Jakie ma on blokady? Taki jest temat dzisiejszego czytania z kart Lenormanda i Tarota. I jeszcze mam inne piękne karty. Zanim zacznę to czytanie, kochani, dziękuję za odwiedziny na moim kanale. Dziękuję serdecznie za Państwa aktywność. I oczywiście proszę o subskrypcję, ponieważ widziałam, że każde wideo ogląda na przykład 1500 widzów, a tylko część z nich jest subskrybentami, więc bardzo proszę wszystkich o subskrypcję z dzwoneczkiem mojego kanału, by dostawali Państwo codzienne powiadomienia o nowych filmach, a filmiki są naprawdę regularnie i codziennie. W weekendy jest więcej filmików, ponieważ wtedy mam czas na różne rozmaite właśnie tematy, ale codziennie są również piękne, rozmaite pytania do kart. Zanim zacznę interpretować dzisiaj dwie grupy, które wybrałam i zanim Państwo wybiorą grupy, chciałam ogłosić dwie sprawy. Pierwsza sprawa, oczywiście w piątek od 19 do 20 będę live dla wszystkich moich kochanych subskrybentów, a jest już ich 1400, więc dla wymiany energii w piątek od 19 czytanie live na Wasze pytania, odpowiedzi. Drugie ogłoszenie parafialne jest, że w sobotę też o godzinie 19 będziemy robić już początkowy rytuał oczyszczania i zapalimy naszą czarną rytualną świecę na oczyszczanie i odcinanie więzów negatywnych, ponieważ nów księżyca jest właśnie 10 lipca o godzinie 3 w nocy, więc będziemy już robić w sobotę wcześniej to odcinanie, by już zapalić naszą rytualną świecę, by przez całą noc, właśnie o 3 w nocy się paliła i odcinała wszystkie negatywy z naszego życia. To są dwie organizacyjne sprawy na ten tydzień, które chciałam Państwu przypomnieć. Następną sprawą, dwie sprawy jeszcze mam do powiedzenia. Dzisiaj ma nasza kochana, wierna słuchaczka, pani Julitka, urodziny, więc chciałam pogratulować właśnie pani Julitce, czyli złożyć najwspanialsze, najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, życzeń, zdrowia, spełnienia w miłości pani naszej Julitce, która była pierwszym wiernym słuchaczem na moim kanale, właśnie która tutaj towarzyszy nam i na czacie, i w komentarzach, i właśnie jest bardzo, bardzo tutaj wspierająca mój kanał. Także wszystkiego najlepszego ode mnie osobiście i naturalnie od mojego całego kanału, od całej grupki. Chciałam dla Pani dzisiaj wyciągnąć kartę anielską. Już zobaczmy, co anioły dla Pani dzisiaj właśnie tutaj przekazują. Czytanie dla pani Julitki, dla naszej wiernej słuchaczki. Proszę, czytanie urodzinowe dla pani Julitki. Proszę, radę aniołów dla pani Julitki. Proszę o radę aniołów dla pani Julitki. Proszę o radę od aniołów dla pani Julitki. Ciągnę, bo nie chcę wypaść. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Pani Julitko, czyli trzeba... Übung macht den Meister, das ist auch auf Deutsch, no? Dlatego też ćwiczenie czyni mistrza, więc w jakiejś kwestii powinna Pani się po prostu udoskonalać.
udoskonalać swoją wiedzę, swoje zdolności, stać się mistrzem w jakiejś dziedzinie. Nie wiem, w jakiej tutaj dziedzinie Pani się ewentualnie doszkala, czy ma jakieś hobby swoje, czy jakieś właśnie zainteresowania konkretne, ale już czytam dla Pani specjalnie dzisiaj z okazji urodzin, co mówi ta karta dokładniej. Tutaj mam taką książeczkę właśnie do tej talii. Magiczne przesłania od wróżek. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Wróżki bardzo lubią grać na instrumentach muzycznych. Wiedzą też, że konsekwencja w ćwiczeniach zwiększa przyjemność, jaką odczuwasz, robiąc daną rzecz, a także Twoją wiarę i kompetencje. Wyciągnąłeś tą kartę, ponieważ pytałeś o radę, jak czegoś dokonać. Odpowiedź brzmi: poświęć codziennie nieco czasu na ćwiczenia i pracę nad osiągnięciem swojego celu. Nawet kilka minut przyniesie owoce. Jeśli na przykład codziennie napiszesz jedną stronę książeczki, pod koniec roku dzieło zostanie ukończone. Zmobilizuj się do ćwiczeń i zacznij już od dziś. Dodatkowe znaczenie tej karty, którą właśnie dzisiaj Pani poświęcam, Pani Julitko. Zainteresuj się nowym hobby lub nową umiejętnością. Zapisz się na jakieś zajęcia, na których nauczysz się czegoś nowego. Otwórz prywatną praktykę uzdrowicielską lub inną tego typu działalność. Weź prywatne lekcje, by udoskonalić swoje umiejętności. Już czas, byś publicznie zaprezentował swoje talenty. Podejmij aktywne działania w kierunku osiągnięcia celi, by zrealizować swoje marzenia. Być może ma Pani jakieś tutaj sekretne talenty, których Pani nie chce ujawnić, więc tutaj karta właśnie radzi Pani, by doskonalić swoje talenty, by właśnie codziennie poświęcać czas na te talenty, by właśnie dojść do jakiejś tutaj doskonałości i ujawnić te talenty, być może publicznie, być może właśnie, nie wiem, w jakiejś sprawie zawodowej, czy w jakiejś sprawie właśnie być aktywnym tutaj, nawet jeśli chodzi na przykład o afirmacje, medytacje, przyciąganie czegoś, manifestowanie czegoś. Być może w tym należy się też udoskonalić, by spełnić swoje marzenia, pragnienia, by się rozwinąć w jakimś kierunku. Więc należy poświęcić codziennie parę minut, tak, jakiś czas przysłowiowo, by właśnie przyciągnąć swoje marzenia, by manifestować, tak, wizualizować swoje marzenia, by się one spełniły. Więc nie wiem, w jakim kierunku tutaj Pani ma zainteresowania, ale na pewno należy poświęcić temu więcej czasu i doskonalać się właśnie w tym zakresie. Prawda? Doskonalać swoje zdolności i talenty i wzmacniać swoją wiarę w siebie, czyli szczególnie powinna Pani wzmacniać wiarę właśnie w swoją osobę, w swoje talenty, we własną osobowość. Także tyle tutaj dla naszej solenizantki urodzinowej. I teraz jeszcze drugie ogłoszenie, zanim dojdę do sedna właśnie naszej dzisiejszej wróżby. Chciałam podziękować kochanej, wiernej słuchaczce z Polski, pani I, która robiła u mnie prywatne czytanie osobiste, więc nie będę tutaj absolutnie ani imiona, ani nazwiska, ani po prostu no, szczegółów zdradzać, ponieważ czytania indywidualne są poufne, ale chciałam podziękować Pani za piękny właśnie tutaj podarunek z Polski, karty Anielskie Klucze. Proszę zobaczyć. Anielskie klucze, które otworzą drzwi do Twojego serca. Karty od Pani autorki Silke Bada. To było wydanie niemieckie, ale ja właśnie chciałam mieć karty polskie, z Polski, po polsku, ponieważ nagrywam kanał
w tej chwili w języku polskim. Owszem, mam mało polskich kart, dlatego tłumaczę je ciągle z niemieckiego i angielskiego, ale właśnie to jest moja druga teraz już seria kart z Polski i właśnie to są anielskie klucze. Już mówię Państwu, co te anielskie klucze, to są takie małe karteczki z różnymi właśnie przesłaniami dla Was, tak? Mają bardzo różne właśnie tutaj takie osobiste przesłania do osób pytających. Dzisiaj powróżę pierwszy raz z tych kart, już je oczyściłam i teraz chcę powiedzieć, że te karty prowadzą Cię do prawdziwego kontaktu z kochającym światem aniołów. Są to karty również anielskie, przesłania anielskie od aniołów. Rano lub wieczorem można wyciągnąć właśnie jedną z tych kart i otrzymamy niebiańskie przesłanie. Można również zadawać konkretne pytania Twojemu aniołowi stróżowi i uzyskamy wtedy wskazówkę od swojego własnego anioła stróża, jaka jest podstawą właśnie działania Twojego i będzie dla Ciebie właśnie jakaś najkorzystniejsza opcja, tak? Zaufaj, aniołowie udzielą Ci odpowiedzi na każde z Twoich pytań. Więc właśnie tutaj są takie karty przesłania anielskiego, klucze anielskie do rozwiązania różnych problemów. Dziękuję jeszcze raz naszej wiernej tutaj słuchaczce i subskrybentce za przesłanie pięknych kart. Dzisiaj właśnie pierwszy raz powróżę z tych kart dla każdej grupy, więc po prostu jeszcze tutaj sobie te karty zostawię na boczku i zaczynamy nasze grupy. Grupa pierwsza, aniołek biały. Opalowy, to jest kamień opal. Grupa druga, aniołek fioletowy, ametystowy, kamień ametyst. Także proszę wybrać grupy. Odkładam pierwszą grupę już na bok, kochani. I zaczynamy od grupy pierwszej. Aniołek opalowy. To jest 8 kart Lenormanda plus karta na spodzie talii. Plus karta do tego, jedna karta właśnie Tarota, która mi wypadła przy tasowaniu. Ok, zaczynamy. Temat naszego dzisiejszego czytania jest, jakie on ma blokady. Oczywiście pytamy o blokady w stosunku do Was, o blokady jego w stosunku do relacji z Tobą. Jakie blokady, jakie lęki, tak, jakie ewentualnie negatywne myśli blokują go w stosunku do Ciebie. O co chodzi tutaj? Chodzi o jego blokady związane z jakimiś kłótniami, sporami, różnymi tutaj dyskusjami. Być może mieliście różne zdania na jakiś temat, tak? Macie różne tutaj dywagacje ze sobą, czy mieliście właśnie jakieś sprzeczki, które tutaj obciążają go i właśnie jakby on się bał i obawiał takich sprzeczek z Wami, prawda? Nie chce już jakby się kłócić, mieć tutaj właśnie sprzeczek, dyskusji jakichś takich burzliwych, boi się tego, boi się również jakiegoś niepokoju, jakiegoś nieładu w Waszym związku, który właśnie być może miał miejsce. Taka jest tutaj już karta sugerująca i temat na spodzie talii. Zobaczmy teraz dalsze karty, co nam odkryją właśnie. Ups. Nasz pierwszy aniołek biały. Jakie są jego blokady? Więc, o lala, ciężkie karty już widzę. Wow. Zadałam pytanie kartom, już mi wyszły absolutnie tutaj ciężkie karty właśnie, no bo temat jest też ciężki. Więc ma blokady, wie, że są straty u Was, wie, że są właśnie jakieś szkody wielkie teraz
już na waszej relacji, na waszych uczuciach, emocjach, na waszej miłości. Boi się właśnie, ma lęki, niepokoi się, że jest dużo spraw pomiędzy wami, takich zagmatwanych, niewyjaśnionych, no nie, właśnie nie tutaj, nieklarownych, tak, które obciążają zupełnie ten związek i waszą widocznie relację, komunikację, które obciążają również jego, które są balastem, właśnie jakby krzyż pański na jego barkach, obciąża właśnie ten krzyż, jego właśnie tutaj jakby jasność i właśnie no wielkie jakieś tutaj właśnie obciążenia, lęki, też myśli o tych stratach, które zaszły między wami, że są niewyjaśnione jeszcze, ciążą właśnie na nim. Też być może jest to jakaś relacja karmiczna, obciążająca go, więc ciężkie karty, kochani. To wszystko go tutaj obciąża, właśnie też mentalnie. W sercu ma właśnie blokady, izoluje się, jest nieraz niedostępny, także być może wy żeście go zablokowały, czy na WhatsAppie, czy na Messengerze, czy na Facebooku, no nie wiem, jest jakaś taka blokada komunikacji, nie umiecie się dogadać, jakaś oziębłość uczuć, odizolowanie się, separacja, brak właśnie regularnych tutaj rozmów, spotkań, regularnych kontaktów, obciąża go to i ma właśnie blokady, izoluje się też. Chciałby, by właśnie te wszystkie blokady, obciążenia tutaj się wyjaśniły, by nastało właśnie wyjaśnienie, by było przyszła dobra faza, by te wszystkie chmury przeszły i tutaj pokazało się słońce na horyzoncie, czyli pozytywne wyjaśnienie spraw między wami i by właśnie te bociany, czyli zwiastuny pozytywnych tutaj zmian przyniosły właśnie coś wreszcie dobrego. On o tym marzy, chce się też jakby odwrócić od tych blokad, odejść od tych blokad. Niemniej jednak no to wszystko go obciąża właśnie i blokuje. No widać tutaj, że są te blokady właśnie autentycznie tutaj przy nim, prawda? Czyli właśnie pragnie jednak, by te blokady właśnie tutaj przeszły i by jakby bociany przyniosły nową fazę, czyli nowe rozwiązania właśnie tych blokad, prawda? By coś się właśnie pozytywnego tutaj zmieniło i wydarzyło. Pragnie tego i czeka na to, wypatruje tego wręcz, prawda? Czyli tutaj już mamy go na wyjściu, jakby wychodzi z tych blokad. Marzy też, by właśnie wyjść tutaj z tych blokad na zewnątrz, prawda? By właśnie te bociany przyniosły coś pozytywnego i myśli o właśnie otwarciu się, otwarciu nowego rozdziału na właśnie w tej relacji z państwem, tak? Myśli o tym, by rozpocząć nowy rozdział tego romansu z wami, czy właśnie tego związku z wami. I właśnie tutaj pragnie przez jakąś tutaj, nie wiem, mądrość rozwiązać te wszystkie problemy, przez jakąś wiedzę, informowanie się, właśnie inteligencję, rozwiązać te wszystkie problemy i też przez właśnie jakiś ruch w waszą stronę, czyli jakiś kontakt z wami, nawiązanie nowego kontaktu, komunikacji, także już jakby te sowy są, tutaj ta jedna sowa jest w kierunku, leci w kierunku waszym, prawda? Czyli już wyruszyła jakby aktywnie w drogę, czyli chce wam coś przekazać, chce z wami komunikacji, chce kontaktu, więc on też pragnie tego kontaktu i pragnie, by te blokady wszystkie przeszły. Pragnie, by właśnie tutaj otworzyć się na was i na nową fazę tego związku. Niemniej jednak widzimy tutaj właśnie mentalnie, prawda, czyli na poziomie głowy i na poziomie serca, że na dzień dzisiejszy są jeszcze silne właśnie tutaj lęki, blokady, niewyjaśnione sprawy, obciążenia, które jego właśnie tu przygniatają, czy przygniotły właśnie. I on myśli właśnie, żeby to zmienić. Karta Tarota mówi nam również, zobaczmy kochani, wow, fünf Kelsie, czyli pięć kielichów, kochani. Pięć kielichów, karta obciążenia. Pięć kielichów jest to ciężka karta smutku, rozczarowania, żalu, straty, po stracie właśnie czegoś, po wielkich szkodach, rozpacz wręcz,
smutek taki dogłębny, wręcz taka depresja, stany depresyjne, właśnie żal, że coś między wami tutaj nie wychodzi, tak? Pięć kielichów mówi o właśnie stracie, o tym, że było coś właśnie tutaj, co się nie udało. Widzimy tutaj trzy kielichy się rozlały, upadły, tak? Czyli te emocje takie rozlane wręcz, takie no stracone, tak? Coś się wylało, przelało, coś się jakby no przewróciło, czyli jakby zepsuło, tak? Między wami. Zostało właśnie, zostały tylko straty. Stoją jeszcze wręcz dwa kielichy tutaj, czyli jeszcze jest jakaś szansa, ale jego na pewno uczucia są zranione i on czuje się teraz jakby samotny, w takiej rozpaczy, w smutku, w rozczarowaniu wielkim, takim też takiej niepewności dużej, takiej niepewności. Też jest tutaj duchowo, jakby emocjonalnie bardzo zraniony, nie widzi jakby żadnych możliwości teraz, jakichś takich pozytywnych opcji z wami, pomimo to, że właśnie są jeszcze te dwa kielichy, czyli są jeszcze emocje w nim, w stosunku do was, jednak on jakby nie wierzy, czyli jest taki pełen rozczarowania, smutku i negatywnych tutaj emocji, tak? Na pewno ma libeskuma, czyli właśnie tutaj takiego, jak to się mówi no, w przetłumaczeniu, kaca emocjonalno-miłosnego, czyli no, taki smutek właśnie, prawda? Dużo takich właśnie no, gmatwaniny emocji. Ma też jakby lęk przed stratą was, ponieważ uczucia jeszcze są, tak? Jeszcze są jakieś resztki uczuć, powiedzmy, jeszcze jest jakaś szansa, ale ma też lęk, że was zupełnie straci, bo tyle już było strat, tutaj właśnie już pokazane było, tak, że tyle strat, tyle szkód, tyle właśnie straconych chwil i właśnie ma ten lęk, że straci was na zawsze. Również jakby te kłótnie, czy jakieś właśnie blokady, jakieś tutaj między wami niewyjaśnione sprawy sprawiają, że on ma raczej takie bolesne doznanie z wami. Czyli jego doświadczenia z wami też jakby są dla niego bolesne. Też bardzo tutaj myśli o właśnie straconej szansie, jeśli chodzi o miłość, o partnerstwo. Ma takie poczucie właśnie jakby niespełnienia, też smutek, też emocjonalny ból i nieszczęśliwy jest, czuje się nieszczęśliwy. Ta faza może potrwać do 5 tygodni, także no, jest to jeszcze długi czas, by on powrócił właśnie do takiej pozytywności, do jakiejś pełnego rozkwitu tych emocji, prawda, by jakoś przejść tutaj to rozczarowanie takie duże, więc te blokady są jeszcze w nim jakieś silne, kochani. Zobaczmy sobie przesłanie od naszych kochanych nowych kart, klucze anielskie. Jaki jest klucz? Jaki jest klucz do rozwiązania właśnie tych blokad? Jaki jest klucz? Pomóżcie anioły, jaki jest klucz do rozwiązania tych blokad? Już mi wypadła jedna karta. Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Czyli masz jakieś bogactwo w sobie, być może bogactwo właśnie uczuć, emocji pozytywnych, wiary w ten związek, miłości. Podziel się z nim, być może utwierdź go, że jeszcze jakieś emocje masz, że jakieś właśnie jeszcze wewnętrzne tutaj bogactwo uczuć miłosnych, emocjonalne takie bogactwo właśnie masz. Otwórz się na niego. Zobaczcie tutaj, kochani, jak na tej karcie jest właśnie tutaj z serca płynące bogactwo właśnie uczuć, emocji, które kwitnie, które wręcz kwitnie tutaj ze środka. Więc otwórz się i pokaż mu te emocje, jakby utwierdź go widocznie w tym, że jeszcze jest jakaś szansa, że jeszcze w tobie również kwitną, są emocje w stosunku do niego. Pokaż mu to, powiedz mu to, jakby daj mu to poczucie być może, tak? Że jeszcze jest jakaś szansa tutaj, jeśli chodzi o was, kochani.
Także podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem tych uczuć. Zobaczmy jeszcze tutaj kartę z orakel miłości, co Wam powie do tego związku i do tych blokad. Jak jest zablokowany miłości wręcz, prawda? Proszę o orakel miłości. Proszę o orakel miłości w stosunku do blokad partnera. Proszę o radę w stosunku do blokad partnera. Proszę o radę, wskazówkę. Proszę o radę. Ups, już mi wypadła karta. Retreat. It is time to disconnect from the world. Ok, czyli jest taka teraz faza jakby separacji, oddalenia się, by jakby przemyśleć wszystkie sprawy. Nie bój się tego, tylko daj sobie czas. Daj czas po prostu sobie na tą jakby izolację powoli i być może wrócicie do siebie step by step, czyli krok po kroku. Nie rób nic na siłę, daj mu czas, by wyszedł z tej takiej opresji emocjonalnej, takiej no, tej rozpaczy swojej, tak? Jakby rozczarowania. Daj mu czas i daj mu czas właśnie, by wyszedł z tej jaskini, ponieważ jest taka faza właśnie tutaj izolacji. Czas przemyślenia w samotności wszystkiego. Także daj mu ten czas, bądź opanowana, bądź cierpliwa po prostu. Wiem, że to słowo jest drażniące, ale po prostu no tak mówią tutaj karty, więc miejmy jeszcze nadzieję, że on wyjdzie z tych blokad, prawda? Ponieważ tutaj jest ta karta właśnie, która o tym mówi. Otwarcie się na nowe i tutaj już jakiś ruch w Waszą stronę. Także to daje nadzieję właśnie, że on z tych blokad wyjdzie. Wiecie już, czego on się boi, czego obawia. Także bądźcie cierpliwe. Na pewno będzie to jakiś pozytywny ruch. Dziękuję kochanej grupie pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. I przejdźmy do grupy drugiej. Grupa druga, jedna karta rady tarota i aniołek fioletowy, ametystowy. Och, przepraszam. Aniołek fioletowy, ametystowy. Karty Lenormand, na dnie karty pokazuje się już karta stabilizacji, czyli jakie on ma blokady. Powróćmy do tematu naszej wróżby. Jego blokadą jest tutaj być może jakaś niepewność, jeśli chodzi o stabilizację jego, czy stabilizację Waszą wspólną, czy stabilizację właśnie związku z Wami. Nie jest pewny, czy właśnie ten związek będzie stabilny, czy Wy dacie mu tą stabilizację, czy on Wam da tą stabilizację. Nie jest tego właśnie tutaj w 100% pewny. Ma jakieś właśnie tutaj blokady, jeśli chodzi o to. Być może nie wierzy w to lub nie czuje tej stabilizacji z Wami. Być może był właśnie problem tutaj duży, jeśli chodzi o stabilizację tego związku. Zobaczmy, co powiedzą inne karty tarot, Lenormanda, przepraszam. Jakie on ma blokady w stosunku do Was i w stosunku do Waszego związku? Czyli wiemy już temat stabilizacja i tutaj szkody. Zaczyna się ta grupa identycznie jak grupa pierwsza, od szkód, strat, właśnie pasożytów, które tutaj wyżarły coś w Waszym związku, jakieś ogromne straty, czyli straty w stabilizacji tego związku, ponieważ temat nam się już tutaj pokazał na dnie talii, stabilizacja, straty w stabilizacji tego związku, tego partnerstwa. Być może były jakieś tutaj właśnie, nie wiem, ciche dni, przerwanie kontaktu,
co spowodowało właśnie duże straty, jeśli chodzi o stabilizację i pewność tego związku. Straty, które właśnie tutaj spowodowały jakby szkody właśnie dla otwarcia się na nową relację z Wami. Także jakby nie został zrealizowany nowy rozdział, dalszy ciąg Waszej relacji, jego relacji z Wami, prawda? Ponieważ była jakaś blokada tutaj, jakieś niesamowite właśnie szkody spowodowane przez właśnie brak tej stabilizacji. Też brak informacji jakiejś o Was. Być może jakaś niewiedza też o Was, czego on nie wie właśnie, czego się obawia, też go blokują. Czyli na poziomie tutaj mentalnym ma on jakieś, nie wiem, szkody, brak informacji o Was, tak? O właśnie tutaj zamknięcie się właśnie na tą stabilną relację. Coś go blokuje, nie można właśnie tutaj pisać dalszego rozdziału, tworzyć dalszej tej relacji właśnie, ponieważ no, była ta relacja niestabilna, tak? Okazała się właśnie nietrwała. I to właśnie robi mu jakiś tutaj widocznie lęk też, ponieważ szczury to też lęk, strach, że właśnie zaistniało jakieś tutaj przerwanie tego stabilnego związku. Nie mogliście dalej pójść, prawda? Tutaj na poziomie emocji i serca myśli on właśnie o jakiejś akcji, ale ta akcja jest zablokowana, obciążona, blokady. Totalne blokady właśnie do komunikacji z Wami, do zobaczenia Was, spotkania z Wami. Jakieś obciążenia. On myśli, że wszelaka jakaś akcja tutaj, właśnie wszelka jakaś akcja, jakieś próby akcji do stabilnego związku kończy się jakimś obciążeniem, jakąś mozolną tutaj drogą. Nie można tutaj dojść do tego szczytu spełnienia, szczytu pięknych emocji. Jakieś właśnie tutaj ciężka droga do Was, nie wiem, jakieś skomplikowane w ogóle tutaj, być może jesteście skomplikowani, za dużo chcecie, on nie może temu sprostać i ciągle właśnie jego jakieś starania, jakieś próby właśnie akcji spoczywają na właśnie jakichś trudnościach, prawda, czyli jakimś niespełnieniu. Znowu tutaj widzimy mozolną drogę do jakiegoś spotkania, mozolną drogę, ciężką drogę, by osiągnąć z Wami komunikację. Także ta komunikacja z Wami jest w jego mniemaniu bardzo skomplikowana, ciężka, jego obciążająca. Nie można właśnie osiągnąć tego szczytu zadowolenia z Wami, szczęścia, ponieważ są właśnie te kontakty z Wami i próby spotkania właśnie jakieś bardzo, bardzo tutaj mozolne, ciężkie, skomplikowane dla niego. Właśnie takie są tutaj blokady. Jeśli chodzi o dom, być może założenie rodziny, stabilizację, piękne właśnie zbudowanie jakiejś tej właśnie stabilizacji, no bo mówimy o stabilizacji, temat był stabilizacja, więc zbudowanie jakiegoś gniazdka domowego, konkretnej rodziny, związku jest niejasne dla niego, jest obciążone, jest nieklarowne, nie ma planu jakiegoś konkretnego, wszystko jest zagmatwane, obciążające, właśnie takie kotłujące się na poziomie głowy, tej myśli, że jest to jakby nie do zrealizowania, ciągle jakieś nieklarowności między Wami, niedogadanie się, niejasność planów, niejasność, nieprecyzyjność właśnie tutaj następnych kroków w stosunku do właśnie Waszej tutaj totalnej takiej realizacji planów, realizacji stabilnych planów długotrwałego związku. Jest wszystko tutaj zagmatwane, niejasne dla niego i to go blokuje, to mu stwarza właśnie lęki, to stwarza, że on nie wierzy w ten związek. To daje mu właśnie tutaj takie, no jakby negatywne myśli, tak? Negatywne jakieś tutaj właśnie energie w jego właśnie tutaj, nie wiem, sercu, głowie, w jego planach. Wszystko jest niejasne, zagmatwane. Być może przyjdzie jakieś słońce, tak? Te chmury przejdą. Być może wierzy w to, że jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie słońce, jeszcze się wszystko wyjaśni, ale
w tej chwili właśnie te blokady są to, że jest niejasność stabilnego związku. Zobaczmy, co jest jako rada karty Tarota. Wow, Teufel, czyli diabeł. Co go blokuje, kochani? Blokuje go to, wróćmy do pytania, jakie są jego blokady, co go blokuje w stosunku do Was? Jego blokadą jest Teufel, czyli diabeł. Co to oznacza? On czuje, że jest od Was uzależniony, że jest właśnie w wielkiej takiej zależności od Waszej osoby. On czuje, jakby chce być też, chce mieć nad Wami władzę, chce Was, też to jest karta manipulacji niestety, być może manipuluje Wami, ale widzi, że jest jakiś opór, że Wy nie pozwolicie sobie na to i że stawiacie opór i on właśnie widzi, że być może są jakieś tutaj przeszkody, by Wami tak manipulować, by Was jakby uzależnić od niego. Są także takie próby z jego strony, by właśnie widzieć się z Wami, zobaczyć się z Wami, jakby takie, no, chciałby widzieć, że jesteście od niego zależne, uzależnione, uczuciowo, emocjonalnie, chciałby właśnie mieć nad Wami absolutną władzę. Ma też on, to co go blokuje, to on ma też do Was taką troszeczkę niezaufanie, jest strasznie zazdrosny, chce wszystko kontrolować, chce, tutaj też jest taka karta nadmiernej seksualności, tak, takiego seksu obsesyjnego, który być może on do Was właśnie ma, i właśnie jego to blokuje, ponieważ boi się, że aż tak to obsesyjne jest na Waszym punkcie. Na pewno jest od Was uzależniony, co sprawia mu też lęk. Być może jest on też uzależniony od czegoś, czyli jakieś uzależnienia ma, czy tutaj jakieś narkotyki, pijaństwo, czy jakieś, nie wiem, tabletki, czy jakiś właśnie seks, uzależnienie od seksu, czy od hazardu, i to blokuje go, ponieważ ma przed tym też lęki, tak? Wie też, że jest niestabilny, też to sprawia właśnie jego ogromne, masywne blokady wręcz. Także też ma taką przesadną właśnie tutaj seksualność, przesadną jakby obsesyjność na Waszym punkcie, co jego bardzo tutaj jakby przestrasza i właśnie tutaj też blokuje. Także no, są silne wpływy tego diabła. I to stwarza u niego stany jakieś takie lękowe, obsesyjne, czy być może no, władają nim również jakieś używki, jakieś uzależnienia. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, jeśli ten problem również się pojawia. I to go tak obezwładniło, że wręcz go no, blokuje. No wiadomo, że są jakieś tutaj poważne problemy być może. I on wyczuwa to uzależnienie od Was i obsesyjność wręcz na Waszym punkcie. To też sprawia mu właśnie tej lęki. Zobaczmy, kochani, jaki jest klucz do rozwiązania tych wszystkich blokad. Karty anielskie, nowe. Klucz od aniołów do rozwiązania tych wszystkich blokad. Jaki jest klucz do rozwiązania tych wszystkich blokad? Proszę, anioły, o klucz do rozwiązania tych wszystkich blokad. O, już się karta odwróciła. Wzbogacasz życie swoją osobą. Wygrywasz. Triumf. Pierwsze miejsce tutaj i taki triumf jest pokazany. Więc wygrasz tym, ponieważ Ty jesteś bogactwem sama w sobie. Ty wzbogacasz życie swoją własną osobą. Ty wzbogacasz też jego życie, czyli osobę, o którą pytasz, swoim własnym bogactwem, czy duchowym, czy emocjonalnym, czy intelektualnym, czy właśnie tym romantyzmem, tak? Wzbogacasz jego życie swoją własną osobą, dlatego on no, ma jakąś obsesję na Twoim punkcie, czego też się boi i blokuje to wszystko. Ale on wie, że Ty jesteś dla niego osobą wyjątkową, wspaniałą.
Także to Ty jesteś sama w sobie bogactwem dla Niego i dla tego związku. Kochani, no kocham, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo uwielbiam karty anielskie. Dlaczego? Ponieważ czuję właśnie anielskość, anielskie jakby, jak to się mówi po polsku, przepraszam, anielską taką, no jak współpracę, czy takie wsparcie, o właśnie tego słowa mi brakowało, wsparcie anielskie codziennie w moim życiu. Anioły codziennie mi towarzyszą. Na przykład wczoraj miałam takie bardzo silne wsparcie od aniołów, gdzie nie poszłam, gdzie nie zapłaciłam coś, czy spojrzałam na zegarek, czy nawet na zegarek na moim, nie wiem, no, czy w aucie na zegarek, czy w domu na zegarek, w kuchni, to ciągle miałam takie liczby jak na przykład 11:11, 14:14, 16:16. Poszłam, zapłaciłam do Edeki, to zapłaciłam 6,66 €, czyli 6,66. Zobaczcie, nawet zatrzymałam sobie ten rachunek tutaj dla Was. Czyli 6,66 zapłaciłam, później weszłam do auta, zobaczyłam 11:11. Cały czas mam takie tutaj sygnały, symptomy właśnie tutaj jakby od aniołów, że one są ze mną, że mnie nie opuszczają, że po prostu no, że cały czas mi towarzyszą. I dlatego właśnie cieszę się bardzo, że mam tutaj te karty anielskie, kochani. I dziękuję jeszcze raz za te piękne karty anielskie, te karteczki. Będę je wykorzystywać codziennie i dziękuję grupie pierwszej i drugiej. Widzimy tutaj dokładnie dzisiaj, jakie on ma blokady, jakie myśli, jakie lęki, jaki strach w stosunku do Was, do Waszej osoby. Także dziękuję, kochani, za to ciekawe czytanie i zapraszam wszystkich codziennie na mój kanał. Proszę o subskrypcje nowe, o komentarze, która karta właśnie rezonowała z Wami, które czytanie, która grupa rezonowała z Wami, co się zgadza, tak, do Waszej historii. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.